Moje uszanowanie z tej strony: Krzysiek, kanał Paw. Dzisiaj przy recenzji mamy Samuela Gavita Cabis Mixture, czyli tytoń, który już od jakiegoś czasu gości na naszych polskich stołach. Jest to tytoń, który w wolnym tłumaczeniu można nazwać mieszanką dorożkarza. I cóż ów dorożkarz lubił palić? Mianowicie lubił palić wapery. Tak właśnie. W składzie mamy tak. Wirginie, oczywiście, jako większościowy element tego blendu. Wirginie, taką, taką raczej raczej jasną, bym tak to określił. Do tego mamy jeszcze dokoktowany tytoń perik, tak? Jako taki jako, jako mniejszościowy element, aczkolwiek bardzo intensywny w smaku, dlatego daje się go zwykle dobierz. Mieszanek mało, stąd mamy wapera, czyli mieszankę virginii i perika. Zrolowane to wszystko było w takie jakby kiełbaski, a następnie pocięte w plasterki, które możecie teraz właśnie podziwiać. One mają zapach taki pikantny, troszkę octowy, troszkę drożdżowy, zdradzający właśnie perika, ale też jakieś owoce e, ciemne i troszkę może lemonki się tutaj również znalazło. Rozdrabnia się dobrze, nabija dobrze i pali, kopci. O, nawet dobrze, biorąc pod uwagę Samuela Gawita. Więc, jeżeli ktoś ma problem z gawitami, z ich palnością, to tutaj nie powinien się obawiać. Ale smak. Co by można tu o smaku powiedzieć? Na początek powiem, że jest to na pewno rasowy waper po prostu, tak? I całkiem dobrze zbalansowany. Jest słodki na pewno, czuć w nim wirginię, ta Virginia jest właśnie taka jasna, troszkę lemonkowa, ale w stronę właśnie, w stronę właśnie cytryn, a nie, a nie na przykład pomarańczy. Do tego ma taką nutę, troszkę taka jabłkowa może, takie zielone jabłko, jakby papierówka, do tego jeszcze e czuć posmak mm, kwiatowy. O dziwo wcześniejszych blendach właśnie Samuela Gavita, zwykle po prostu ta Virginia była taka bardziej chlebowa. A tutaj te kwiaty mogą wynikać też z mariażu pomiędzy Samuelem Gavitem a Gavitem Hogartem, bo już od kilku dobrych lat. Hmm, Ci producenci się połączyli. Oczywiście są osobne produkty dla Gavita, Samuel Gavita, osobne dla Gavita Hogarta, ale mimo wszystko one są produkowane w jednej fabryce. I być może to właśnie te, ta kwiatowa Virginia wjechała też w wypadku e, tego tytoniu Cabis Mixture. Kto to wie, panie? Może tak, może nie, ale być może w każdym razie czuć kwiaty. No i oprócz tych, oprócz tej virginii, jest ten element perika i on jest dość mocno wyczuwalny, moim zdaniem. Jest właśnie taki octowy, troszkę, troszkę pikantny, kojarzący się z takimi ciemnymi owocami. Trochę jakby śliwki, ale inne niż przylataki. To nie są wędzone śliwki, albo może trochę daktyli, może trochę właśnie suszonych fik. Coś takiego w smaku. lekka drożdżówka, ale tylko lekka i muszę powiedzieć, że ten tyton jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny w odbiorze, palący się też całkiem, całkiem akuratnie. I jakby go tu zakwalifikować? Na pewno można powiedzieć, że jest to typowy po prostu waper ładnie zbalansowany, bo z jednej strony mamy jasne smaki Virginia, z drugiej strony ciemne smaki perika, to jest to fajnie tutaj gra. Jest on inny niż, sam, niż Samuel Gavis, sam James, który też jest jak wiecie waperem. Tamten był bardziej ciemny w smaku. Ten jest bardziej jaśniejszy, mimo że przełamany czernią perika. Są to tytonie moim zdaniem jednak trochę inne. Więc komu bym go polecał? On no, każdemu, kto chce spróbować, tak krótko mówiąc. Jeżeli ktoś chce poczuć jak Smakują wapery, to jest dobry kierunek, ponieważ tu nie ma na co narzekać. Jest jakość, jest słodkość. Czuć, że składniki są dobrze, dobre, dobrze się to pali. Tyton jest przyjemny. O średnim nasyceniu nikotyny naprawdę spoko, spoko produkt. Na takie można powiedzieć, no codzienne, niecodzienne. Spokojnie można go wrzucić w rotację, raz w, raz w czas sobie zapalić. Nie jest to jakiś unikalny smak, który otworzy wam nie wiadomo jakie wrota smakowe. Po prostu jest to solidnie przygotowany, dobry tytoń, klasyczna mieszanka i myślę, że dorożkarze na pewno ze smakiem ją palili. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.